Witam serdecznie, ze mną Artur Homącik, Konspol Holding. Witam wszystkich serdecznie. Artur, gratulacje dla drużyny, dla Ciebie. 3 bramki dzisiaj, które tak naprawdę wyprowadziły też Konspol na tą ścieżkę zwycięzca. No, czy wiem, no, były brameczki, ale czy one były jakieś tam ważne? No, na początku, ta ostatnia może uspokoiła końcówka, kiedy no, Batim, powiedzmy szczerze, że nas bardzo zaskoczył. My tak na początku prowadziliśmy 4-0, myśleliśmy, że to zakończy się jakimś pogromem, a tu było blisko i byśmy stracili punkty. Powiem Ci, jaka była reakcja kibiców, którzy byli za mną. Po pierwszej połowie 4-0, 3 osoby powiedziały, choćby z tą będzie pogrom. Wracają 15 minut później 4-3, nie wiedzą, co się dzieje. Co się stało z Konspolem, że 3 bramki straciliście i praktycznie oni doszli na równorzędną rywalizację, na równorzędną walkę. Niedużo brakło, że mogło być 4-4 i tak jak Ty mówisz, na 5-3 ostatnia Twoja bramka. Ale co się stało, że ten Konspol tak stanął? Bo pierwsza połowa wyśmienita, ale druga chyba już troszkę mniej, gorzej wyszła. No właśnie, na pewno gorzej, ale ciężko mi tak stwierdzić na gorąco, co było przyczyną tego. Może jakieś rozprężenie takie, że faktycznie było to 4-0, już myśleliśmy, że jesteśmy w domu, że mamy 3 punkty. No nie wiem, będziemy musieli jakoś pomyśleć nad tym, porozmawiać ze sobą i żeby następnym razem taka sytuacja się nie przydarzyła, bo faktycznie mogliśmy stracić frajersko 3 punkty. Konspolu tak naprawdę pokazuje na 2 frontach wyśmienitą grę. Sam grałeś teraz w Grand Prix 3. miejsce, teraz macie pewne 2. Także naprawdę w tym sezonie Konspol dominuje w tych ligach i trzeba powiedzieć, że ta gra jest też dobra. No tak, po tamtym nieudanym sezonie w Ekstraklasie no chcemy za wszelką cenę się odbić i z powrotem wrócić. Mamy nadzieję, że to się uda. No, na razie wyniki może nie były jakieś rewelacyjne, bo w ofensywie gramy fajnie, strzelamy dużo bramek, ale też gra defensywna pozostawia dużo do życzenia. Tracimy dużo bramek i spróbujemy teraz to tak połączyć, żeby to było tak, żeby się udało awansować. No, mierzymy w 1. miejsce w awans i jest nas dużo chłopaków. Czasami może na początku to można powiedzieć, że przeszkadzało, ale znowu dzisiaj było nas mniej i znowu nam brakowało. Bo też może tego była przyczyna, że właśnie ta druga połowa taka troszkę opadliśmy z sił i faktycznie brakowało kogoś, żeby podmienił, żeby wniósł trochę jakości. Zobaczymy, no tak jak mówię, mierzymy wysoko i chcemy jak najbardziej awansować. No właśnie Konspol w tamtym roku nie prezentował takiej wyśmienitej piłki jak teraz. Ta pierwsza liga, czyli powiedzmy teoretycznie słabsza od Ekstraklasy, jest dobrym takim miejscem, żeby właśnie się odbudować, żeby przygotować się do Ekstraklasy, bo widzę, że taki cel macie. No myślę, że tak, bo tak jak w tamtym sezonie, no trafiliśmy do tej Ekstraklasy, tam drużyny były ograne, chłopaki, no jest różnica i to duża, jak przychodzi się w czwartek oglądać te mecze, to jest kapitalny poziom i może faktycznie, no tutaj troszkę już może słabiej, może to tylko zaprocentować, kiedy tutaj tak jakby się zgramy, jeżeli utrzymamy tą samą drużynę, to, no to może za rok, daj Boże, żeby się udało awansować, to może coś z tego będzie. I tego życzę. Ostatnie szybkie pytanie. Was wymieniają jako faworyt do pierwszej ligi, nawet do wygrania pierwszej ligi, a kogo Ty byś jeszcze dołożył do tego faworyta? No na pewno Baspal. Myśleliśmy, że uda się dzisiaj chłopakom z Kamionki, kurczę, troszkę urwać jakieś punkty. Było blisko, no ale niestety. No i oczywiście Brzezna. To też jest, pokazali i na Orliku i tutaj też pokazują, że są fajną drużyną i no i na pewno te 2 drużyny są wysoko będą. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dzięki wielkie.